Dobry wieczór, panie prezydencie. Jak tam, kurwy jebane, patrzcie, myszy! Dziękujemy za zaproszenie do Pałacu Prezydenckiego, a dokładnie chyba do gabinetu, w którym pan na co dzień urzęduje i pracuje, tak? Musielibyście, kurwa, zapierdalać 100 lat, żeby sobie pozwolić na takie śluwa polskie, kurwy, biedaki! To miejsce, gdzie też odbywają się ważne narady i ważne rozmowy międzynarodowe. Skoro tak, to zapytam o to, jak odebrał pan słowo ukraińskiego prezydenta, który dosłownie dzień po pana wizycie w Tallinie mocno skrytykował pańskie staranie o to, żeby Polska usiadła przy tym stole negocjacyjnym w sprawie pokoju na Ukrainie. Jak pan je odebrał? Co mi najbardziej ubodło, to to, że mówicie, że takie rzeczy noszą tylko czarnoskórzy albo ten, cyganie, nie? Ale ja muszę wam powiedzieć, że na przykład cygan jest lepszy od Polaka, nie? Bo cygan został stworzony na wędrowca. Na przykład zobaczcie, jak wy żyjecie, a jak żyje taki Don Wasyl, nie? Także props dla Don Wasyla. Don Wasyl wie, co robi, kuźwa. No, także wiecie, cygan jest lepszy o wiele od Polaka, nie? Bo cygan ma klasę, cygan ma taki sznyt cwaniacki, nie? Pan mówi te słowa, które dosłownie wczoraj też wypowiadał minister spraw zagranicznych Grzegorz Schetyna. No i on zaczął, wyciągnął ten swój, kurwa, zasrany polski kajecik policyjny, skurwiel, zaczął wypisywać coś tam, nie? Ale patrzę, że z tyłu w samochodzie poruszenie, jakiś starszy kolej z wąsami wysiadł. A z czym, panie prezydencie, jedzie pan w piątek do Berlina? Z jakimi ofertami, z jaką propozycją? Bo tych, wydaje się, lista oczekiwań jest bardzo długa i priorytetów też jest dużo. Co będzie dla nas najważniejsze? Rolex migał, skurwa, z zielonym szkiełkiem! Emil Lesem. Proszę, panie prezydencie, powiedzieć Polakom, w takim razie rząd i kancelaria prezydenta, prezydent grają w tej sprawie do jednej bramki? Jest porozumienie, jeśli chodzi o politykę zagraniczną, czy nie mam? Kurwa, możecie mi wszyscy obciągnąć chuja, kurwa. Pierdolony katolicki świnie, kurwa, jebane chujki. Kurwa, tak bardzo was jebie, tak bardzo was pierdolę. Dziękuję za rozmowę, dziękuję za zaproszenie. Dziękuję, panie prezydencie. Dziękuję państwu.